Idziemy dalej. E4, E5. O! Skoczek G5. D5. ED5, skoczek D5. I co tu jest najlepsze dla białych? Co tu jest najlepsze dla białych? Pan Jacek pokazuje D4. Oczywiście, że najlepsze jest D4. Można grać skoczek F7. Najlepsze jest D4. Po ED4 roszada. I dopiero po goniec E7 bijemy na F7. Dopiero teraz bijemy, bo grozi uciec, zrobić roszadę. I gramy znanym sposobem hetman H5 albo hetman F3. Żeby nie stracić tego, król musi iść do przodu, a jak pójdzie do przodu, to jest dobrze. Skoczek E5, goniec F4, goniec F6, skoczek C3. Tu polecam partię Robert Fischer, Rus, Chicago 1964. Partia wyglądała tak. C6, wieża E5, król F7 uciekł, skoczek D5, poprawił na E6 Fischer, poprawił na F6, jeszcze jednego szaszka dał i po hetmana 3 przeciwnik zrezygnował, bo się wygląda na to, że może zasłonić się pionem. Potem się może zasłonić hetmanem. A teraz już chyba nie bardzo może. Wydaje się, że to jest mat.